Na nagraniu z monitoringu widać młodą kobietę przy sklepowej kasie. To marząca o karierze filmowej 21-letnia Christine Johnson. Tego dnia robiła zakupy w centrum handlowym w Los Angeles. Spotkała tam mężczyznę, który przedstawił się jako producent filmowy i zaproponował jej rolę, która była dla niej spełnieniem marzeń. Christine miała zagrać w nowym filmie o Bondzie i dostać za to całkiem pokaźną sumkę, bo mowa o 200 tysiącach dolarów. Jednak aby przygotować się do castingu, musiały jeszcze zrobić małe zakupy. Ten fakt i sklepowy zapis z monitoringu okazały się ważnym elementem śledztwa. Dziewczyna tego dnia zaginęła, a jej potencjalny oprawca wiedział, w jaki sposób nie zostawiać po sobie dowodów i śladów. Działał w podobny sposób od kilkunastu lat, a jego wypracowana metoda, aby podstępem ściągać do siebie młode kobiety, była dopracowana niemal do perfekcji. Zanim przejdziemy dalej, porozmawiajmy chwilę o bezpieczeństwie w sieci. Internet to niesamowite narzędzie, ale niestety pełne zagrożeń, które mogą nam poważnie zaszkodzić. Na szczęście można się przed tym skutecznie ochronić, a pomoże nam w tym partner i sponsor dzisiejszego odcinka – NordVPN. NordVPN to usługa, która dzięki zaawansowanym technologiom szyfrowania ochroni nasze połączenie internetowe, ukrywając adres IP. Działa to prosto. Za każdym razem, gdy pobieramy pliki lub klikamy nowe linki, funkcja Threat Protection Pro od NordVPN blokuje podejrzane strony oraz dokładnie sprawdza pobierane materiały, które mogłyby zainfekować nasz komputer. Zastanów się, ile cennych danych przechowujesz na swoich urządzeniach, jak często logujesz się do banku, jakie strony odwiedzasz. W dzisiejszych czasach cyberprzestępcy tylko czekają na nasz błąd, aby zdobyć te informacje i wykorzystać je na naszą niekorzyść. Dlatego warto zabezpieczyć się zawczasu i chronić swoją prywatność. Kilka kliknięć wystarczy, aby zapewnić sobie większy spokój i bezpieczeństwo online. Wejdź na nordvpn.com/kryminatorium i skorzystaj ze specjalnej promocji, wpisując kod KRYMINATORIUM. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 15 lutego 2003 roku wypadał w sobotę. Matka Christie zadzwoniła do córki. Dzień wcześniej obchodzono walentynki. W rodzinie Johnsonów z tej okazji rodzice obdarowywali prezentami swoje dzieci. 21-latka powiedziała, że wybiera się na zakupy do centrum handlowego. Matka zaproponowała wtedy, żeby dziewczyna kupiła sobie coś ładnego w ramach prezentu. Christie bardzo się z tego ucieszyła. Powiedziała, że niebawem wychodzi. Miała później skontaktować się z matką. Jednak tego samego dnia ani sama nie zadzwoniła, ani nie odebrała już telefonu. Matka poczuła pewien niepokój, jednak jeszcze wtedy nie podejrzewała, że mogło wydarzyć się coś złego. Pomyślała, że być może 21-latka spotkała się ze znajomymi. Był sobotni wieczór. Christie mieszkała w Santa Monica. Często bywała w pobliskim Los Angeles. Oba miasta słyną z wielu atrakcji, m.in. z szalonego życia nocnego. Być może dziewczyna świetnie się bawiła i nie myślała, by zadzwonić do matki. Ale następnego dnia również zignorowała przychodzące połączenia. Zdenerwowana kobieta próbowała skontaktować się ze współlokatorką Christie. Ta również była nieosiągalna. Czyżby obie imprezowały? Matka zastanawiała się, jaki był powód. Co prawda wiedziała, że dziewczyny nie były ze sobą blisko. Lubiły się, ale znały od zaledwie 3-4 miesięcy. Nie poznały się jeszcze dobrze i rzadko spędzały ze sobą czas, ale zawsze istniała szansa, że to się zmieniło. Gdy nadszedł poniedziałek, kobieta w dalszym ciągu nie wiedziała, co działo się z jej dzieckiem. Wiedziona intuicją postanowiła tym razem wybrać numer do pracodawcy 21-latki. Od niego usłyszała, że młoda pracownica nie zjawiła się na swojej zmianie. Dopiero wtedy uznała, że musiało wydarzyć się coś złego. Christie nie tylko nie odbierała telefonu, ale również nie poszła do pracy. Kobieta postanowiła jeszcze skontaktować się z eksmężem. On również w ciągu dwóch ostatnich dni nie rozmawiał z córką. Kiedy do niej zadzwonił, ta nie odbierała. Rodzice podjęli decyzję. Jeszcze tego samego dnia przylecieli do Kalifornii. Odwiedzili departament policji w Santa Monica i zgłosili zaginięcie 21-latki. Funkcjonariusze początkowo obdzwonili miejscowe szpitale. Następnym ich krokiem było przeszukanie mieszkania. W sypialni i łazience odnaleziono wszystkie osobiste przedmioty zaginionej.
Dokumenty, szczoteczkę do zębów, ubrania, nic nie zniknęło. A to sugerowało, że Christy nie podjęła nagłej decyzji, by uciec i się gdzieś zaszyć. Poza tym jej bliscy twierdzili, że nie miała do tego powodu. Współlokatorka zaginionej zeznała, że Johnson wyszła w sobotę na zakupy. Wróciła z nich w doskonałym humorze, z kilkoma torbami. Kupiła m.in. czarne szpilki na wysokim obcasie. Tamtego wieczoru była podekscytowana. Zdradziła współlokatorce, że w centrum handlowym zaczepił ją pewien mężczyzna. Podał się za producenta filmowego, pracującego nad nową częścią przygód agenta 007, Jamesa Bonda. Szukał jakiejś młodej, atrakcyjnej i utalentowanej kobiety do obsadzenia w kluczowej roli. Zaproponował jej casting, a ta od razu się zgodziła. Mężczyzna dodał, by przyszła w odpowiednim stroju na przesłuchanie, czyli w białej koszuli, czarnej, krótkiej spódnicy, wysokich szpilkach i rajstopach. W swojej szafie nie miała wysokich butów, więc musiała je kupić. Te właśnie ubrania miała na sobie, gdy opuszczała mieszkanie. Tak twierdziła współlokatorka. Dodała, że początkująca aktorka już nie wróciła. Gdy matka Christy zaszła w drugą ciążę, rodzina mieszkała w Ameryce Południowej. Jednak kobieta chciała urodzić swoją córkę w Stanach Zjednoczonych. Dziewczynka przyszła na świat w Kalifornii. Krótko później rodzina wróciła do swojego domu, ale nie minęło dużo czasu, nim podjęła decyzję, by przylecieć do ojczyzny tym razem na stałe i osiąść w słonecznym stanie. Kiedy Christy miała zaledwie kilka lat, jej ojciec dostał pracę w Michigan. Johnsonowie przenieśli się do Saugatuck. Najmłodsza z rodziny uwielbiała tam mieszkać, nawet gdy rodzice się rozstali, a ojciec wyprowadził z domu. Jednak zawsze ciągnęło ją do Kalifornii, miejsca, w którym się urodziła i spędziła swoje pierwsze tygodnie. Uwielbiała sport i rywalizację. Świetnie odnajdywała się w żeglowaniu, lekkoatletyce czy grze w koszykówkę. Jednak była przede wszystkim artystyczną duszą. Lubiła odwiedzać muzea czy galerie sztuki, słuchać muzyki, oglądać filmy. Interesowała się makijażem. Pewnego dnia stwierdziła, że chciałaby wykonywać charakteryzację na planach filmowych. W 2002 roku podjęła decyzję o wyjeździe do Kalifornii. Zamieszkała w Santa Monica. Rozpoczęła naukę w koledżu. Znalazła się na kilku planach filmowych. Ten świat ją ekscytował. Wtedy zdała sobie sprawę, że nie chce być wyłącznie makijażystką aktorów. Marzyła o byciu prawdziwą gwiazdą, o tym, by znaleźć się po obu stronach kamery, zarówno jako aktorka, jak i producentka. Dostała pracę na planie produkcji pod tytułem Śmiertelna wyliczanka. W głównej roli wystąpiła Sandra Bullock. Christy liczyła na to, że to będzie początek wielkiej kariery. Później często chodziła na castingi, ale trudno było jej dostać jakiś angaż. Rodzina, z której pochodziła, nie miała żadnych koneksji w Hollywood. W tym świecie nie wystarczy być piękną i utalentowaną. Często liczą się znajomości. Mimo to dziewczyna nie traciła nadziei. Gdyby dostała rolę w filmie o Bondzie, czułaby się najszczęśliwszą na świecie. Jej najbliżsi nie mieli co do tego wątpliwości. Matka i ojciec wspierali ją w rozwoju kariery. Choć oboje często niepokoili się o córkę. Tę część Kalifornii uważali za wyjątkowo niebezpieczną. Christy miała zaledwie 21 lat i była tam zdana wyłącznie na siebie. Zwłaszcza ojciec bał się o nią, ale mimo wszystko chciał, by dziewczyna spełniła swoje marzenia. Współlokatorka wspomniała o innej istotnej kwestii. Otóż tajemniczy producent filmowy, poznany w centrum handlowym, podobno wspomniał Christy o dość sporej sumie, którą mogłaby zgarnąć za rolę. 200 tysięcy dolarów dla początkującej aktorki było oszałamiającą kwotą. Dlatego z takim entuzjazmem wkładała na siebie koszulę, spódniczkę, rajstopy i szpilki, po czym wyszła z domu. Tak twierdziła jej koleżanka. Oprócz tego śledczy znaleźli w salonie dziewczyn paragon z centrum handlowego, do którego zazwyczaj chodziła. Wskazywał na to, że ktoś 15 lutego kupił czarne szpilki. Współlokatorka twierdziła, że paragon zostawiła tam Christy. A to potwierdzało wersję, że wróciła z zakupów do domu. Przed blokiem brakowało jej samochodu.
W mieszkaniu policjanci nie znaleźli kluczyków. To z kolei podpowiadało, jaki środek transportu tego dnia wybrała. Stróże prawa przejrzeli kamery monitoringu zainstalowane w centrum handlowym. Odnaleźli tylko jedno nagranie z Christy. Widać było na nim, jak robiła zakupy w jednym ze sklepów. Podeszła do kasy i położyła na ladzie ubrania. Kasjerka je skasowała i spakowała do torby. Kupująca zapłaciła. Nikt podejrzany się wokół niej nie kręcił. Śledczy mieli nadzieję, że zdobędą dowód pokazujący, jak podchodzi do niej jakiś mężczyzna, ale na nic takiego nie trafili. Postanowili skupić się na wątku z producentem filmowym. Właściwie tylko to mieli. Wykluczyli już, że dziewczyna uciekła. Nie miała żadnych wrogów. Wśród znajomych i przyjaciół nie było nikogo, kto mógłby zrobić jej krzywdę. Z nikim się nie spotykała. Nikogo w ostatnim czasie nie odrzuciła. Skontaktowali się ze studiami filmowymi i dopytywali, czy ktoś pracuje może nad kolejną częścią przygód agenta 007. Za każdym razem słyszeli, że nie. Nie rozpoczęto żadnych prac, nie prowadzono castingów. Zatem mężczyzna, który wtedy do niej podszedł i o tym powiedział, zwyczajnie ją okłamał. Choć policjanci nie mieli jej telefonu, udało im się pozyskać billingi. Okazało się, że ostatni raz rozmawiała przez telefon 15 lutego o godzinie 17:34. Sprzęt był wyłączony. Nie dało się go namierzyć. Zamiast tego pozyskano inną informację. Ostatnie miejsce logowania na chwilę przed wyłączeniem lub rozładowaniem baterii. Luksusowa dzielnica Los Angeles. Hollywood Hills. Matka miała dostęp do konta bankowego córki, więc dość szybko ustalono, że dziewczyna ostatni raz płaciła kartą w dniu zaginięcia. Wtedy, kiedy kupowała nowe ubrania. Później nie wypłaciła nawet żadnych pieniędzy z bankomatu. Śledczy czuli, że to nie wróży w sprawie dobrze. Obstawiali, że Christy została porwana przez rzekomego producenta. Mieli tylko nadzieję, że nie zrobił jej poważnej krzywdy, że ona wciąż żyje i zdążą ją uratować. Musieli go jakoś namierzyć, ale nie wiedzieli jak. W prasie pojawiło się kilka artykułów o sprawie. Zdradzono również wątek związany z filmem o Bondzie. Kiedy przeczytała o tym Susan Murphy, wiedziała, że musi skontaktować się z policją w Santa Monica. Jakiś czas wcześniej, gdy robiła zakupy w tym samym centrum handlowym, podszedł do niej mężczyzna. Przedstawił się jako producent filmowy o nazwisku Victor Thomas. Użył podobnej śpiewki. Poszukiwał zdolnych dziewcząt do castingu do głównej roli kobiecej w filmie o Bondzie. Zaprosił ją. Powiedział, aby miała na sobie konkretne ubrania. Białą koszulkę, czarną krótką spódnicę, czarne szpilki i rajstopy. Susan mu uwierzyła. Nie podejrzewała niczego złego. Słyszała od znajomych, że takie rzeczy się zdarzają. Filmowcy dostrzegają atrakcyjne dziewczyny i proponują im przesłuchanie. Następnie zapraszają do swoich domów, bo tam często odbywają się castingi. Opowiedziała o wszystkim swojemu chłopakowi, który zaoferował, że z nią pojedzie. Włożyła do torby wymagane ubranie. Postanowiła przebrać się dopiero na miejscu. Gdy oboje dotarli pod wskazany adres, tylko ona wysiadła. Chłopak został w pojeździe. Producent czekał na nią na zewnątrz. Gdy tylko ją zobaczył, zezłościł się. Miał pretensje, że nie posłuchała jego wymagań co do stroju. Odpowiedziała mu, że chciała się przebrać u niego. I jeszcze bardziej się zdenerwował. Nieoczekiwanie agresywnie chwycił ją za rękę. Tej scenie przyglądał się jej chłopak. Gdy tylko zauważył, że tamten stał się agresywny wobec dziewczyny, natychmiast wysiadł. Producent puścił Susan i zaczął uciekać. Jej partner próbował go dogonić, ale bezskutecznie. Nikomu więcej o tym nie mówiła, ale gdy przeczytała artykuł o Christy, postanowiła przerwać milczenie. Intuicja podpowiadała jej, że obie spotkały na swojej drodze tego samego człowieka. Oprócz imienia i nazwiska podała jego rysopis. Był to biały mężczyzna z ciemnymi, kręconymi włosami. Szczupły, o wzroście około 180 cm. Na podstawie tych zeznań rysownik sporządził portret pamięciowy. Susan wspólnie z policjantami przejrzała nagranie z monitoringu z centrum handlowego z dnia, w którym go spotkała. Rozpoznała na nich Wiktora, mężczyznę, który miał na sobie jasną kurtkę i białą czapkę z daszkiem. Niestety twarz na filmie nie była wyraźna.
Śledztwo znowu stanęło w martwym punkcie. Susan dostarczyła ważnych zeznań, ale policjanci nie wiedzieli, co dalej z tym zrobić. Portret pamięciowy opublikowali w gazetach, ale na komisariat nie zgłosił się nikt, kto mógłby znać tożsamość tego mężczyzny. Sprawdzili również miejsce, w którym doszło do spotkania Susan z rzekomym producentem. Tam również na nic nie natrafili. Zastanawiali się, co stało się z samochodem zaginionej. Pojazd nie mógł rozpłynąć się w powietrzu. Mieli nadzieję, że go odnajdą i to znalezisko dostarczy im przełomu. Christy jeździła białą Mazdą z otwartym dachem. Rodzice dostarczyli stróżom prawa zdjęcia auta, które następnie zostało opublikowane w gazecie. Kilka dni później zadzwonił pewien pracownik hotelu zlokalizowanego w pobliżu centrum handlowego. Oznajmił, że podobny pojazd stoi przy hotelowym parkingu już od 16 lutego. Pojechaliśmy na miejsce i potwierdziliśmy, że to ta sama biała Mazda, która należała do zaginionej. Tablice rejestracyjne się zgadzały. W środku nie znaleźli niczego. Nie było tam torebki, telefonu, śladów krwi czy obcego DNA w żadnej formie. Pracownik hotelowy zeznał, że samochód nie został porzucony przez kobietę, tylko przez mężczyznę. Pierwszy raz widział tego gościa na oczy. Powiedział mu nawet, że nie powinien go tam zostawiać, jeśli nie jest gościem hotelu. Ten jednak nic sobie z tego nie zrobił. Kierowca zostawił samochód i więcej już tam nie wrócił. Minęły kolejne dni. 25 lutego policja zorganizowała konferencję prasową. Poinformowali o postępach w śledztwie. Jeszcze raz podali do wiadomości publicznej rysopis podejrzanego. Krótko potem zadzwoniła do nich kuratorka. Stwierdziła, że mężczyzna z portretu jest łudząco podobny do jej podopiecznego Wiktora. Tym samym imieniem przedstawił się człowiek, który zaatakował Susan. Czy to mógł być przypadek? Wiktor Peilologus miał wówczas 40 lat. Przyszedł na świat jako jeden z pięciu synów Greka i Amerykanki. Nie miał nic wspólnego z przemysłem filmowym. Od lat mieszkał w Los Angeles, konkretnie w dzielnicy La Cienega. Przez jakiś czas prowadził tam włoską restaurację, ale skończyło się to niepowodzeniem. Podobnie jak jego małżeństwo. W 1989 roku został oskarżony o próbę dokonania zgwałcenia. Sprawa trafiła do sądu. Ostatecznie ława przysięgłych orzekła, że Wiktor był niewinny. Mimo to ofiara twierdziła, że ten mężczyzna naprawdę ją skrzywdził. W latach 90. stanął kilka razy przed sądem za napaści o charakterze seksualnym, włamanie czy fałszowanie czeków. Najczęściej otrzymywał kary pozbawienia wolności w zawieszeniu. W 1998 roku skazano go za usiłowanie zgwałcenia. Trafił za kratki. Wyszedł 20 stycznia 2003 roku. Zakład karny opuścił niecały miesiąc przed zniknięciem początkującej aktorki. Czy w tak krótkim czasie postanowił wrócić na kryminalną ścieżkę? Śledczy mieli takie przeczucie. Zwłaszcza, że Susan i jej chłopak rozpoznali go. To był ten sam facet, który zwabił kobietę na casting. Oboje nie mieli co do tego żadnych wątpliwości. On jednak się do tego nie przyznawał. Twierdził też, że nigdy nie słyszał o kimś takim jak Christy Johnson. Na jego korzyść działały kolejne zeznania pracownika hotelu. Gdy pokazano mu zdjęcie Wiktora, nie potwierdził, że to ten człowiek zaparkował biały samochód na parkingu. Ale wkrótce pojawiły się kolejne szokujące doniesienia, które rzuciły na sprawę nowe światło. Miejscowy agent nieruchomości przyznał, że pod koniec stycznia 2003 roku oprowadził tego człowieka po kilku domach. Mężczyzna wydawał się zainteresowany zakupem jakiejś posiadłości. Bardzo zwracał uwagę na to, by dom był dźwiękoszczelny. W serialu dokumentalnym pod tytułem Real Murders of Los Angeles, dostępnym na Amazon Prime Video, o tym wątku opowiedzieli policjanci. Otóż Wiktor poprosił agenta, by ten poszedł do sąsiedniego pomieszczenia i zamknął drzwi. Sam zaczął krzyczeć. Później dopytywał, czy drugi mężczyzna cokolwiek usłyszał. Wtedy agent uznał to za dziwne, ale nie podejrzane. Dopiero kiedy dowiedział się z gazet i telewizji, że ten człowiek prawdopodobnie miał coś wspólnego ze zniknięciem 21-latki, uzmysłowił sobie coś przerażającego. Mógł być niebezpieczny. I od dawna krzywdzić kobiety.
Dlatego tak zależało mu, by sprawdzić, czy z sąsiedniego pokoju ktoś usłyszałby krzyki. Była to tylko teoria, która również zaczęła zastanawiać policjantów. Intuicja i doświadczenie podpowiadały im, że złapali odpowiedniego człowieka. Jednak wszystkie zgromadzone dowody były poszlakami. Nie obroniłyby się w sądzie. Poza tym nie wiedzieli, co takiego stało się z Christie. Czy naprawdę nie żyła? Albo być może była gdzieś uwięziona i czekała na ratunek? Świadek dostarczył stróżom prawa listę z 10 domami i ich adresami, po których oprowadził podejrzanego. Śledczy przeczesali wszystkie miejsca w poszukiwaniu zwłok bądź innych śladów. Niczego jednak nie znaleźli. Na rozwiązanie tej zagadki trzeba było czekać kilka kolejnych dni. 3 marca 2003 roku 4 mężczyzn spacerowało po wąwozie w Hollywood Hills. W pobliżu znajduje się wzgórze z ogromnym napisem Hollywood. Christie musiała na niego spoglądać pewnie setki razy. Tamci mężczyźni nie spodziewali się, że natkną się tam na przerażający widok. Ludzkie ciało w zaawansowanym stadium rozkładu. Powiadomili Departament Policji w Los Angeles. Krótko później funkcjonariusze przybyli na miejsce i rozpoczęli czynności. Wiedzieli o śledztwie prowadzonym przez kolegów z Santa Monica. Poinformowali ich o tym znalezisku. Mieli przeczucie, że to może być zaginiona dziewczyna. Zwłoki należały do młodej kobiety. Była zawinięta w śpiwór. Miała na sobie inne ubrania niż białą koszulę, czarną spódnicę i szpilki. Co mogło wskazywać na to, że nie była to Christie. Jednak fragment skóry z wytatuowanym hibiskusem pozostał nienaruszony. Taki sam tatuaż miała poszukiwana. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła, że to ona. Zmarła krótko po swoim zniknięciu. Zabójca ją udusił. Oprócz tego zadał szereg innych obrażeń, po których pozostały siniaki, zadrapania i zacięcia. Z uwagi na wysoki stopień rozkładu, lekarz sądowy nie mógł ustalić, czy doszło do zgwałcenia. Nogi i ręce ofiary były skrępowane. Ani na jej ciele, ani w miejscu odnalezienia zwłok nie zabezpieczono żadnego obcego DNA. Sprawca był ostrożny i zatarł po sobie wszystkie ślady. To komplikowało wszystko. Teoretycznie śledczy mieli podejrzanego, ale prokurator wahał się z postawieniem zarzutów. W jego domu nie odnaleziono żadnych tropów świadczących o tym, że przebywała tam ofiara. Podobnie jak w należącym do niego samochodzie. 2 dni później na policję zgłosiła się niedoszła ofiara Wiktora. Alice Walker przez kilka miesięcy ukrywała, co takiego ją spotkało. Nie chciała o tym mówić. Wstydziła się. Ale czytanie doniesień prasowych o Christie zmieniło jej nastawienie. Stwierdziła, że musi zabrać głos. 22-letnia wówczas kobieta poznała tego mężczyznę pod koniec stycznia 2003 roku. Była kelnerką w restauracji. On przyszedł tam na obiad. Gdy przyjmowała jego zamówienie, zagadał ją. Wspomniał, że pracuje w branży filmowej. Zaproponował jej udział w przesłuchaniu. Gdy Alice usłyszała o 200 tysiącach dolarów, od razu się zgodziła. Krótko później przyszła do jego domu. Tak jak prosił, miała na sobie białą koszulkę, czarną spódniczkę, rajstopy i szpilki. Zaproponował, by odegrali scenę. Ona będzie próbować go zabić. On ją powstrzyma w ostatniej chwili przez pocałunek. Dał jej broń. Gdy znalazła się blisko niego, poczuła się nieswojo. Nie chciała, by ten mężczyzna ją całował. Powiedziała mu o tym, ale on wydawał się kompletnie nieporuszony. Postąpił wbrew jej woli. Wtedy mocno go odepchnęła i uciekła. Była pewna, że to ten sam człowiek podejrzewany o zabicie Christie. Nie mogła wyrzucić tej sytuacji z pamięci. Ciągle zastanawiała się, co by się stało, gdyby wtedy nie wybiegła. Policjanci zgromadzili kilka ważnych dowodów poszlakowych. Dzięki monitoringowi uzyskali pewność, że Wiktor odwiedził centrum handlowe w tym samym czasie co Christie. Niestety żadne nagranie nie przedstawiało tej dwójki razem. Kilka godzin później przebywał w okolicy, w której w marcu znaleziono zwłoki. Potwierdzenie uzyskano dzięki informacji w postaci logowania z jego telefonu. W maju 2003 roku prokuratura postawiła mu zarzut morderstwa pierwszego stopnia. Za to groziła mu kara śmierci. W międzyczasie śledczy dotarli do innych skrzywdzonych kobiet.
Na szczęście okazało się, że nie było więcej ofiar śmiertelnych. Jednak Wiktor i tak okazał się drapieżcą seksualnym. Polował od lat. Podobną taktykę stosował już od 1989 roku. Podawał się za producenta lub fotografa. Zwabiał swoje ofiary do domu. W 2003 roku stróże prawa dotarli do 13 kobiet, które oskarżały 40-latka o napaści, próby wykorzystania czy próby odurzenia. Christine Kloogian spotkała go na swojej drodze w 1989 roku. Wiktor podał się za szefa wytwórni Columbia Records. Zaprosił ją do pokoju hotelowego, w którym miała odbyć się impreza z hollywoodzkimi gwiazdami. Jednak gdy dotarli na miejsce, nikogo tam nie było. Pocałował ją. Ona zaczęła się wyrywać. Pchnął ją wtedy na łóżko i próbował ściągnąć z niej ubranie. Nagle wziął do ręki linę. Udało jej się zerwać, zaczęła uciekać, ale on z powrotem zawlókł ją w to samo miejsce. Zacisnął palce na jej szyi. Christine ugryzła go. Druga próba ucieczki okazała się sukcesem. Sprawę zgłosiła na policję. Funkcjonariusze schwytali Wiktora. Stanął przed sądem za napaść i próbę wykorzystania. Ostatecznie został uniewinniony. Otrzymał karę wyłącznie za bezprawne pozbawienie wolności. 7 lat później włamał się do domu kobiety, z którą przez jakiś czas randkował. Jego znajoma miała przy sobie gaz pieprzowy, którym go przepłoszyła. Za ten czyn został skazany na wyrok w zawieszeniu. W 1998 roku zaczepił kobietę w barze. Użył swojej starej, sprawdzonej śpiewki. Ofiara mu uwierzyła i poszła do jego domu. W trakcie rzekomego castingu Wiktor związał ją i zaczął dusić krawatem. Próbował zdjąć z niej bieliznę i ją wykorzystać, jednak ona uciekła. To właśnie w wyniku tego przestępstwa poszedł siedzieć i wyszedł w styczniu 2003 roku. Dziewczyny ufały temu mężczyźnie. Ich zdaniem początkowo sprawiał wrażenie człowieka, który mówił prawdę. Zawsze dobrze ubrany, elokwentny i czarujący, wyglądał jak ktoś, kto naprawdę mógł być producentem. Jednak Cathy Di Buono nie dała się zwieść. Gdy go poznała, zajmowała się aktorstwem już od jakiegoś czasu. Dostała angaż w serialu Star Trek, stacja kosmiczna. On klasycznie zaczepił ją w centrum handlowym. Przedstawił się jako Brian, producent radia Disney. Miał na sobie świetnie skrojony i wysokiej jakości garnitur. Był miły i szarmancki. Zrobił dobre pierwsze wrażenie. Zapytał, czy Cathy nie chciałaby zagrać w filmie o Bondzie. Ona miała już doświadczenie na planie filmowym. Odpowiedziała mu, by skontaktował się z jej agentem. To zdanie najwyraźniej mu się nie spodobało. Odrzekł, że agenci przecież wszystko spowalniają. Młoda aktorka uznała, że żaden szanowany producent by tak nie powiedział. Wtedy stwierdziła, że nie powinna mu ufać. Mimo to w dalszym ciągu się uśmiechała i pozwoliła mu mówić. Podał jej adres, gdzie mieli się spotkać. Powiedział, co powinna mieć na sobie na przesłuchaniu. Przytaknęła. Później o wszystkim opowiedziała swojemu przyjacielowi. Poprosiła, by pojechał z nią na casting. Zgodził się. Wiktor powiedział jej wcześniej, że będzie na nią czekać obok parkingu. Tak się jednak nie stało. Minęło 20 minut i w dalszym ciągu nie przyszedł. Młoda aktorka stwierdziła, że nie ma sensu dłużej czekać. To tylko utwierdziło ją w przekonaniu, że ten człowiek był oszustem. Ona i kilka innych kobiet zostało ważnymi świadkami w sprawie. Obawiały się, że Wiktor nie poniesie żadnej odpowiedzialności, że ława przysięgłych uzna dowody za niewystarczające. Wtedy stało się coś, czego się nikt nie spodziewał. Oskarżony na początku przekonywał o swojej niewinności. W końcu zmienił wersję. Przyznał się do winy. Zrobił to, bo chciał uniknąć kary śmierci, która mu groziła. Prokuratura zgodziła się wnioskować o niższy wymiar kary, jeśli ten weźmie na siebie odpowiedzialność. Tak też się stało. Sędzia ostatecznie wydał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością warunkowego zwolnienia po 25 latach. Cathy wspólnie ze znajomym z branży filmowej zaczęła przyglądać się życiu Wiktora na własną rękę. Jej własne śledztwo zaowocowało szokującą teorią. Christie nie była jego jedyną ofiarą śmiertelną. W 1988 roku w Filadelfii odnaleziono zwłoki ciężarnej 20-kilkulatki. Miała na sobie dokładnie takie ubrania jak te, które skazany kazał zakładać swoim ofiarom.
Pomimo podejrzeń i upływu ponad 30 lat, zagadki tej śmierci w dalszym ciągu nie udało się rozwikłać. Pojawiła się towarzysząca temu teoria, że Wiktor był nie tylko zabójcą tej kobiety, ale również ojcem jej dziecka. Po latach porównano próbki DNA, ale okazało się, że to nieprawda. Aktorka przez lata korespondowała z zabójcą. Pewnego dnia odwiedziła go w więziennych murach. Opowiedział jej wtedy o Christie. Jego wersja brzmiała następująco. Gdy 21-latka go odwiedziła, zażyli trochę nielegalnych substancji. Potem uprawiali seks. Zaczął ją podduszać, ale odbyło się to za jej zgodą. W pewnym momencie straciła przytomność i już jej nie odzyskała. Przestraszył się i zawinął ciało w śpiwór, który porzucił. Dla Kathy jego słowa nie brzmiały wiarygodnie. Uważała, że wymyślił historię, by siebie wybielić, że w rzeczywistości działał z premedytacją. Jeden ze śledczych przyznał, że ludzie tacy jak Wiktor nie mają najmniejszej szansy na resocjalizację. Bliscy Christie obawiają się, że jeśli ten człowiek wyjdzie na wolność, skrzywdzi inne kobiety. Osadzony mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie już w maju 2023 roku. Z uwagi na zbyt dużą liczbę skazańców w Kalifornii, zmniejszono wymaganą dolną granicę z 25 do 20 lat. Zabójca Christie wtedy z tego nie skorzystał. Kolejna możliwość pojawi się w listopadzie 2025 roku. Rodzina ofiary zapoczątkowała akcję Justice for Christie. Chcą zablokować Wiktorowi możliwość opuszczenia więziennych murów już na zawsze. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Odcinek 9 pod tytułem Killer Casting, serialu dokumentalnego Real Murders of Los Angeles, dostępnego na Amazon Prime Video. Artykuł Tima Stiloa, Susan Leibowitz i Tima Eulingera pod tytułem He posed as a Hollywood hotshot. He was actually a master manipulator with a dark fantasy. Opublikowany na portalu NBC News 31 marca 2024 roku. Artykuł Anny Gorman pod tytułem A Risky Road to Stardom, opublikowany na portalu LA Times 2 lutego 2024 roku. Strona internetowa Justice for Christie.